Katowicach Szopienicach zakończyły się trzydniowe Mistrzostwa Polski juniorek i juniorów do lat 17. Zawody zorganizował Hutniczy Klub Sportowy Szopienice. Złożyliśmy najlepszą ofertę Polskiemu Związkowi. Oferta była uwarunkowana nie tylko organizacją, nie tylko siłownią, ale sprawami technicznymi, finansowymi i to przeważyło na naszą szalę, żeśmy to wygrali. Z Katowic z trzema złotymi medalami wrócił Jakub Kufel, który nie do końca zadowolony był ze swoich rezultatów. Wynik jest mało zadowalający, ponieważ nie przygotowałem się do tych zawodów. Zakończyłem sezon po Mistrzostwach Świata i przygotowuję się do następnego sezonu. Aczkolwiek kontuzja kolana, no, zabrakło podrzutu trochę. Kontuzji kolana, mnie boli bardzo kolano i ciężko było dźwigać w podrzucie, dlatego tylko pierwsze podejście zaliczyłem. Myślę, że przyszły sezon pokaże, czy wyleczę kontuzję i myślę, że będzie o wiele lepszy wynik. Jakub Kufel to nie jest byle kto, to jest piąty zawodnik Mistrzostw Europy, czwarty Mistrzostw Świata, także to jest człowiek, który dokonał w tym roku pięknych rzeczy. Był najlepszym naszym zawodnikiem na Mistrzostwach Świata w Koszycach i drugim bodajże zawodnikiem naszej reprezentacji podczas Mistrzostw Europy 3 tygodnie wcześniej w Bukareszcie. W klasyfikacji wojewódzkiej najlepsze okazało się województwo mazowieckie. Śląskie uplasowało się na 8 pozycji. W kategorii klubowej zwyciężyła Mazowia Ciechanów. HKS Szopienice zajął miejsce 14. Zadowolony jestem z tego, żeśmy wygrali. Ta dominacja nasza jest potwierdzona tym, że w zeszłym roku wygraliśmy 17, wygraliśmy Olimpiadę Młodzieży do 18 lat, także jest tak, jak powinno być. No. Pod wrażeniem organizacji imprezy byli zarówno trenerzy, jak i zawodnicy. Warunki są wystarczające, pasują zawodnikom, wyżywienie też w porządku. No oczywiście hala, super pomost. Super, super przygotowanie. Świetna organizacja typu hotele znakomite, bardzo dobre jedzenie. Uważam, że my w tych zawodach już wchodzimy na naprawdę wysoki standard europejski. Miła obsługa, bardzo mili ludzie, także aby więcej takich zawodów. Wszystkie wyniki dostępne są na stronie internetowej Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.